Siemanko, z tej strony Lesiu i dzisiaj przyszła do mnie paczuszka. W końcu po długim oczekiwaniu doszła do mnie paczuszka z fotelem. Jak widać, jest to Diablo X1 Horn. No i co? I bierzemy się chyba za składanie. Tutaj sprzęcik już sobie naszykowałem. Nie wiem, czy mnie tam dobrze widać, ale trudno. Rozpakujemy. Gdzieś na bok. Jeszcze nigdy nie składałem takiego fotela. Będzie to mój pierwszy raz. Myślę, że nie będzie to pierwszy. W pracy bardziej skomplikowane rzeczy się składa. Różne meble czasem i tak dalej, a więc z tym się poradzimy. No i pierwsze, co jest na samej górze, mamy tutaj poduszkę pod plecki. Odłożę sobie ją tu na bok. Podłokietnik. No tutaj, jak widziałem w niektórych filmikach, tutaj też jakieś małe ryski są, ale tragedii nie ma. Też sobie włożymy tu na bok. Troszkę może jakby to było lepiej zabezpieczone, a to no tak, no jest niby ta folia bąbelkowa, chociaż wydaje mi się, że to na produkcji gdzieś musi się tak rysować, bo raczej tutaj w transporcie nie powinno nic się z tym dziać. Dobra, mamy to. Wyjmijmy sobie krzyżaczek. Gwiazdę, krzyżaczek, co ja mówię. Mam nadzieję, że w zestawie są klucze, bo się nie przygotowałem. Tak więc oparcie, siedzisko. Takie ciężkie w całej paczce. Pudełko wrzucimy tutaj te śmieciówki od razu. Lekko damy to na bok. Mam nadzieję, że nie będzie zasłaniać. No jeszcze nie widzę wszystkich rzeczy, ale myślę, że wytrzymałe to jest. Mam wrażenie, że to jest plastik, to nie jest metalowe. Tak, to jest chyba plastik jakiś twardy. Zacznę. No zobaczymy tą instrukcję. Chociaż Polak potrafi bez instrukcji złożyć. Chwila. To musi być tutaj. Siłownik. Nie, bok.
myślę, że słychać mnie jest wystarczająco. Nie, he, się przykleiło. A to się chyba ściąga ten plastik, nie? Tylko, że zszedł, jak widać. Coś tu lata, ale nieważne. To wyrzucamy. Co tutaj mamy jeszcze? Jest uchwyt do połączenia siedziska z oparciem. Jest jeden uchwyt. Tutaj mamy drugi uchwyt z regulacją. Śmieciuch do kartonu. Tutaj mamy uchwyt do montowania fotela z siłownikiem, czy jak to tam nazwać inaczej, o, to taka fajna, mięciutka gąbka dość. Szkoda, że w taką nieowinięte zostały inne części, no ale mniejsza o to. Zestaw kółeczek. Osłony. Tak patrzę, bo niektórzy widziałem tam w filmikach, mieli połamane te osłony. Porysowane, no tutaj nie widać, żeby były połamane, porysowane też jakoś bardzo nie są. Ostatnio osłona z kartoniku na siłownik i zestaw śrubek. Ja mam sobie tutaj jednak. Wezmę tą gąbkę. Rozpakuję do kółeczka. Kółeczka bodajże się tylko wciska. Co jest fajne? Fajne jest to, że te kółeczka mają taki a la silikon, taką powierzchnię, tak więc tak po panelach nie będą, o, już bym upuścił, nie będą rysować się, jeżeli ktoś ma panele, tak więc to jest na plus. Postaram się to szybko złożyć. Thank you.
śrubę. O. I ostatnia śrubka. Kulminacyjna chwila, kulminacyjny moment. No i cóż, a bym zapomniał, jeszcze gąbeczka pod plecki, ważna rzecz. Przycisnąć. Ops. Dobra. No i cóż, tak się prezentuje fotel. Siądziemy. Teraz wam powiem o tej kwestii. No i cóż, cóż mogę powiedzieć? Jest całkiem niezły. On się pewno ogólnie będzie, poduszka tutaj pod kark jest, no jak widać, może nie wiem, może ja jestem jakiś nieforemny, ale moim zdaniem no jest za nisko. To poduszka powinna być wyżej. Dużo wyżej. Podłokietniki też są jakoś tak nisko. Chociaż już wysunięte na maksa do góry. No nie wiem. Ogólnie wygodny jest. Jedyne co mogę, do czego mogę się przyczepić, chociaż ogólnie tak z wyglądu wydaje mi się, że lewa ta część tutaj jest bardziej wygięta w tą stronę niż prawa. Nie wiem jak to widać na nagraniu, ale moim zdaniem tak jest. Jest po prostu, ta część jest bardziej wykrzywiona niż ta. No nie wiem. Ogólnie fotel spoko, tak? Poduszka, no myślę, że będzie trzeba coś tu pokombinować i wybrać ten uchwyt stąd i przeszyć go tutaj. No bo innego wyjścia nie widzę. Chyba że bez uchwytu, bez poduszki. Myślę, że bez poduszki też jest spoko. Ja ogólnie i tak nigdy nie siedzę tak przed komputerem, tylko taki, powiedzmy, w ten sposób siedzę przy komputerze. Tak więc, no, trochę to jest zrobione. No poduszka fajna, tak? Zawsze można sobie ją tak podłożyć, ją. I też będzie gitara. Nie, no nie wiem, no myślę, że z tym to jest lipa, nie? To jest lipa. Bo mimo tego, że ona jest zapięta
na samej górze tutaj to i tak jest, no dla mnie jest ona za nisko, by musiała być podniesiona co najmniej o tyle, nawet więcej. Ona jest w ten sposób, a powinna być o tak. No i cóż, no jak widać fotel jest, jeździ, obraca się, jeszcze teraz sprawdzę, o, jeździ nawet bardzo dobrze. Sprawdzimy to szczerze. Aha, bo to ma, oprócz tego, że się rozkłada, to jeszcze tak. Bałbym się go dalej rozłożyć chyba. To ogólnie można. Gdzie to jest? Tu ogólnie można skręcić. Troszkę, żeby to ciężej się. Chociaż ja nie widzę różnicy. No ale mniejsza o to, zobaczmy jednak jeszcze jak to się rozkłada. Ja tu się zaraz sekuruję trochę. W tej pozycji. No powiem wam, boję się już. Bo ten fotel za bardzo się rozkłada. Nie. On ogólnie jeszcze by mógł się rozłożyć, powiem wam szczerze, w ten sposób. I patrzcie, on już jest tak, że ma głowę w dół, a jeszcze jest na samym tym uchwycie, pod spodem jest takie wahadełko, nie? I patrzcie, co tu się dzieje. No można głową dotknąć podłogi. Tak więc rozkłada się trochę za bardzo, moim zdaniem. Dobra. Złóżmy. No tak składa się średnio. Trzeba mu pomóc, no ale w sumie... O. Nie był jeszcze składany i rozkładany, tak więc... No cóż, to by było na tyle. Fotel już jest, tak więc zapraszam na streamy, streamy z Fortnite'a, z CS'a, chociaż teraz częściej są streamy z Fortnite'a. Zapraszam do subskrypcji kanału, łapeczek w górę pod filmikiem. No i cóż, dzięki za oglądanie, trzymajcie się.